Głos zabierze w celu zadania pytania pan poseł Grzegorz Adam Woźniak, Prawo i Sprawiedliwość. Proszę bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Rzecznik. Wysłuchaliśmy, tak jak to było powiedziane, dobrego sprawozdania Pani Rzecznik. Ja tylko chciałem się skupić na dwóch kwestiach. Poprosić o dwa pytania do dwóch problemów. Pierwsze, to jest problem, z którym się często spotykamy w biurach poselskich, jak się zwracają mieszkańcy, członkowie rodzin, którzy zwracają uwagę na przewlekłość postępowań sądowych w zakresie prawa rodzinnego. Przeciąganie w czasie rozstrzygnięć sądowych w sprawach rodzinnych powoduje wiele skutków negatywnych dla rodzin, dla osób starszych, ale no wiadomo, że głównie dla dzieci, których często te sprawy dotyczą. Mam pytanie w tym momencie do Pani Rzecznik, bo to jest problem, z którym się Pani zetknęła. Czym spowodowana jest ta przewlekłość tych postępowań sądowych w zakresie prawa rodzinnego? I drugie, inny problem, który zwrócił moją uwagę, jest to problem pozyskiwania informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną przez różne służby i organa w Polsce. Polskie prawo w niewystarczający sposób reguluje problem dostępu, pozyskiwania, wykorzystywania i przechowywania przez poszczególne służby danych objętych tajemnicą. Pozyskiwanie tych danych nie podlega również zewnętrznej kontroli, nawet sądowej. I tu pytanie na koniec. Jakie działania Pani Rzecznik podjęła, aby postępowania służb w tej sprawie były zgodne z prawem? I tutaj Pan Marszałek Zych wcześniej wspomniał, że to Wysoka Izba stanowi prawo. Tak, tylko że często zgłaszane są różne inicjatywy związane z tymi tajnymi informacjami, pozyskiwaniem, przechowywaniem, tak jak ostatnio bilingów, i one nie znajdują uznania później w ostatecznym rozrachunku. Chciałbym znać Pani zdanie Pani Rzecznik i kroki, jakie Pani ewentualnie poczyniła. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Dziękuję, Panie Pośle. Pytanie zada Pan poseł.